W londyńskim kościele odbyła się uroczystość pożegnania prochów dwóch wybitnych polskich oficerów z czasów II Rzeczypospolitej. Ich prochy w środę spoczną na Powązkach w Warszawie. Kościół świętego Andrzeja Boboli w Londynie. To tam odbyła się uroczystość pożegnalna dwóch wybitnych polskich oficerów z czasów II RP i ich małżonek, generała Stanisława Kopańskiego oraz podpułkownika Stefana Eichlera. Bóg był dla nich nadzieją, wskazywał w trakcie homilii proboszcz parafii ksiądz dr Zygmunt Zapaśnik. Więc widzimy, że jeśli nie ma Boga, trudno mówić o takim honorze, który jest gotowy do ofiary. I poświęceniu dla czegoś, co nazywamy ojczyzną. Ta ojczyzna zaraz po Bogu i honorze była dla nich najwyższą wartością. Za nią gotowi byli oddać swoje życie. Kiedy odchodzili z tego świata, wielu mówiło, że to ich ostatnia droga. Ale tak naprawdę tę ostatnią drogę rozpoczęli wczoraj. Wracają do ojczyzny, do tej ziemi, którą ukochali, której służyli, za którą walczyli. Mówił proboszcz parafii świętego Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach ksiądz kanonik Jacek Laskowski. Obaj oficerowie zasłużyli się nie tylko dla Polski, ale wszystkich wojsk alianckich, podkreślał pełnomocnik premiera do spraw ochrony miejsc pamięci Wojciech Labuda. Generał Kopański był też dowódcą pod Tobrukiem i Armia Polska w postaci Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich była jednym z głównych oddziałów, który bronił Tobruku. To kolejny etap powrotu wielkich bohaterów naszej wolności, wskazywał pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Cieszymy się, że będą oni spoczywać z towarzyszami broni w stolicy wolnej, demokratycznej Polski. W intencji generała Stanisława Kopańskiego oraz podpułkownika Stefana Eichlera oraz ich małżonek w środę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie sprawowana będzie msza święta żałobna. Po niej trumny z ich prochami zostaną złożone na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Uroczystość będzie miała charakter państwowy.